Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Osi na Map. W dzisiejszym odcinku będziemy łączyć sobie miedzę i prawdopodobnie będziemy łączyć miedzę i pokażę tego Bigfielda, jaki będzie tutaj stworzony za chwilę na środku. I tak. No. Siema. Siema, inżynier patelski. Ja. Ej. Bo jest problem. Zostałem uziemiony przez samego siebie. No to okej. A powód jest? Na jednej nodze muszę chodzić, bo w łydce mam mięśnie ponadrywane. Co za chłop? No. Jak on to zrobił? Normalnie. Wczoraj na SKS-ach. No, tak potężnie się wykrwiłem i zajebałem nogą w słupek. Teraz to był minus, ale później, po co było na orliku, kolega taki przydupas i debil zarazem, przyszedł w korkach mi się potężnie w nogę wydupcił. No i tak sobie ponadrywałem. Mówisz tak mocarnie? No i muszę na jednej nodze chodzić. Można i tak. Znaczy tą nogę postawić mogę, nie? Tylko, że jakby no... ten... Rozumiesz. A bo najlepsze jest to, bo ja dzisiaj miałem mieć sprawdzian z fizyki ustny. I mówił, że będzie wpuszczał pojedynczo, nie? I pojedynczo nas będzie pytał. Się okazało, że on nawet do 10 osób nie zdążył przepytać. A nas jest 23 w klasie. Czy 22? 22, bo jestem przedostatni. A mam 21 numer. Pekas typa. A ja mam zero Polski, napiszę do kolegi, że mnie zacina i że nie mogę odpowiadać. Okej. Okay. Może tak. Grał. Michael, ty przerzucasz mody? Mhm. Okej. Okay. Dobrze. Brzmi interesująco. Chociaż w sumie to jak żeś usunął, to lepiej, żebyś wszystkie wrzucił. A właśnie to robię. No, ale żeby dosłownie wszystkie były, bo nie wiadomo, które są. Znaczy wiadomo, które są, tylko że nie chce się nikomu tego sprawdzać. Kurde. Jest tam 217 modów. A więcej się jakby nie chcę przyrzucać, więc przerzucam jeszcze raz to samo. No. Bo może coś... Coś mogło pójść nie tak. Nie, bo to... Wiadomo, przy takiej ilości modów to się ma prawo coś zjebać. Nie ma serwera, który by wytrzymał wszystko. No takie jeszcze nie powstały. No. No także elegancko gdzie łączenie miedzy i tutaj aż do końca będzie. Tutaj będzie aż do końca. Ładnie. O, to będzie jako jeden film. A bo dzisiaj w nocy, w tej nocy mnie nie wiem, taki skurcz złapał, że nie mogłem nogi zgiąć, nie? Tak go złapał, że z łóżka się spierdolił. Nie. Czekuj, jakbym mógł się obrócić. Nie wiem. To by było fajnie. No, także przypał. To mówisz, że teraz nawet problem do kuchni się dojść jest. Hmm? Nawet problem do kuchni masz dojść? Hmm. Nie no, na jednej nocy po schodach nie wrzeć się z dupce na dół. Nie no, jakoś na radę. Najwyżej się całkiem połamie już do końca.
O kurde, kamerzysta do więzienia poszedł. Przypadek, bo ja nie sądzę. Dobrze. Mam lekcję za minutę. Ładnie idzie robotka. Podoba mi się to. A ja mam dopiero za pół godziny, także luz. No i dobra, trzeba to zaorać, tą łąkę. Aby to jakoś ładnie było zrobione. To na dwa razy pługiem drogę się przeleci i będzie połączony. Puk. Puk, puk. Kto tam? Twój stary. Ani na ciebie wiedzę, że jak coś idzie na ciebie. Także S. Puk, puk. Kto tam? Kasper, wiesz kto tam? Pewnie jakiś hipopotam. Jakbyś tak zrymował. No jak? Wiadomo. Pewnie jak hipopotam. Czemu nie po prostu hipopotam? Nie wiem. Lekcja Zora. Jak mutuje. Idę się na singlu pograć. No i dobra, i możemy dalej sobie. O nie, jak tam to nawieźli, tamto pole. A, tak to nawieźli. Tylko tu poprzeciążka nie będzie zrobionego. A. Przeżyjemy jakoś. Jakoś przeżyjemy. I zawijamy rogala. O, Machu gra farminga, widzę. Także S, jak to się mówi. 22 na godzinę z pługiem. Sobie kawałek trzeba zaorać, to. Dobrze, tu nie ma kukurydzy na całym kawałku, bo weź to worry. No tylko onny głębosz chyba by tu było. Tak nie bardzo chyba tymi pługami orać. Ale lecimy, łączymy, nie śpimy. To musimy zaorać, bo tutaj była. Były te wysypi, to było te drzewa, jak pamiętacie kiedyś. Była ta ławka, kapusta była. A łąkę trzeba zaorać, żeby była druga faza nałożenia od razu na tym polu już. Właśnie pisiątkę miałem zapnąć. Zapomniałem. Się złapnuje. Aby po żniwach się rzuci. Po żniwach rzucę. Wapiennego. Kurde, trochę wolno obraca ten pół. Co tam, Michael Indo, u ciebie? Chyba się nie nazywa nawet. Dziś rocket? No nie słyszę chleb. Pewnie gdzieś polos. No Michael uploaduje mody na Dedyka, także luz. Bo gramy sobie na Woli Zabierzowskiej na trzy gospodarstwa. Ja z Michaelem na Macha i na Żabę. My mamy po prostu dwóch, a oni są pojedyncze. Chcieli być pojedyncze, to co? Na początku miały być cztery gospy, ale... Ale jednak się zrobiły trzy. Także można i tak, nie? No i dobra, ten trójkącik zaraz będzie zaorany. Także luzik, arbuzik. Czyli to chyba w kolejnym odcinku się do tego wychwielda. Dobra. Dać to tylko napój, ja? Dobra, to się da. Da radę. Masz rację.
drzwi już nie zamknę, więc co za leciarka. Elegancko. Łona kazał rana. Mówię, potem tylko dwa przejazdy tutaj drogą i zaorany. Czy w zasadzie już nie będę pługał wracać, bo nie opłaca się. Szybciej w koło objadę. No i to jest Bigfield. Ile tam jeszcze dwa przejazdy, kurio? Szybko przyjechać. 9:05. To myślę, że jeszcze 10 minut i będę to uploadować, czyli myślę, że na 10 powinien się wyrobić ten dzień. Jak nie 10, no to 10:30 będzie proste. No i dobra, i zaorane. Bigfield zrobiony prawie, że. Tylko tam do przejechania są dwie miedze jeszcze. Dwie miedze. Więc jeszcze 18 i 19 to dwa razy. I tu w prawo. No to jeszcze kawałek trochę jest. Ale to jest Bigfield, bo jak jadę, to już czuję go w kościach, że jadę. No to zbierać ten kawałek będzie kozacko. Na lile jak? Nie ma to tamto. Ale to już widać, że ostatnie sezony są osiny. Busztera tu ładuje wszystko w osinę, znaczy w osiny. No. Tutaj te wszystkie pola nowe, czyli to i to ładuje w soję. Żeby wykupić te dwa pola. Myślę, że soja tutaj 1,20 będzie, znaczy no będzie na pewno, ale że 1,20 będzie dobry, bardzo duży plon tutaj. Także myślę, że idzie gitara. Trochę przyzimno na soję, także trzeba będzie jeden dzień skipnąć jeszcze. Ale to się wszystko da. Dobra, czy to takie zrobione? Dobra. Elegancko. Nawet żaba ubił. Zimno tu ciągnie. Dobra, elegancko idzie robotka. Zostało mi jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przejazdów. To akurat tu wrócę po skosie. Zrobię te dwie miedze tam do góry, do asfaltu. I tamtą stronę już będę miał zaliczoną. I wtedy tylko zostanie tutaj ta strona. Chcę tą drogę przejechać na raz i będzie zaorane. Będzie ładny, ale tu jest ładny Bigfield, wam powiem. Jadę po tym polu. Przynajmniej się nie będzie nudzić. Abyś to zasiej, pań. To się da. Finalne pole to nie jest. Bo finalne pole będzie miało tutaj tą miedzę. Dobra, cofaj, żeby to zagarnąć. No, finalne pole będzie miało tą miedzę i tą miedzę będzie miało przeoraną. Czyli będzie takie pole. 50 zostaje sama. Tutaj to będzie do 30 do orana za chwilę. Za chwilę, no po żniwach. Tutaj będzie 30 do orana do tego, a 46 będzie tak jak jest, tylko że tutaj będzie te przeorane. Dobrze. Elegant. Co tam jeszcze uploadujesz, morda? Tak. No dobrze.
Bo gram na osinie. A więc jak skończę osinę, to idę na roketa. Tak mi się wydaje, że tak zrobię. No, pół gadać nie opraca, bo po co? Nie opłaca się. Nie opłaca się pół obracać. O, dobra, zagarnąłem elegancko. Myślałem, że nie zagarnę już. No i mordeczko, zrobiłem Bigfielda, tak? A, jeszcze tu na dole są pola do połączenia. Zapomniałem o nich. Mi się zdaje, że to jest przedostatni sezon z Osiny, tak o. Więc spoko. Bo będzie wtedy inna mapka. Po Osinie kolejna seria będzie. Ja Osinę postaram się nagrać w terminie. Skończyć nagrywać. No, najpóźniej w maju. Przecież wolałbym. Przecież wolałbym to w kwietniu skończyć nagrywać. Ale nie wiem, czy mi się to uda. Coś mamy jeszcze 10, 9 dni niby. Więc... No, więc ciekawie. Jak skończymy w maju, nagrywa się też będzie dobrze. A teraz zaraz po osinie się zrobię nową serię, żeby nie było dwóch serii na kanale, tylko trzy. I będzie wszystko w porządku. Ja wam mówię. Wszystko będzie pod kontrolą. Będzie władza opętana. Nie no, to jest ładna połać pola, bo jadę i nie ma końca. No ciekawe tylko, ile z tego da? Troszeczkę powinno dać. Elegancko idzie. A i akurat te dwie... Nie wiem, ile tam jest. Te trzy miedze chyba. Tutaj tą drogą przejadę się. Dwie, trzy, cztery chyba są miedze. Albo trzy. Trzy. Jeszcze trzy miedze zostały i ten plac, gdzie były belki kiedyś. Ale pierw drogę przełożę. Tym przejadę tą miedzą. Ten tamtą. No i tak jakoś się zakończy tam. Tą orkę. Nie wiem jak to. Ciekawie, ile już doorałem. Są orane hektary, dwa. Nie wiem jak to same miedze 2 hektary zajmują. Nie wiem jak to 2 hektary miedze zaorać. No i dobra, i lecimy. No, powiem wam, że troszeczkę schodzi z tym, ale... Ale przynajmniej na osi nie będzie co robić na live'ach. By to wszystko skosić, potem to zasiać. Także spokojnie, robotki będzie. Naliwy. No i elegancko. Dwa przejazdy. I robota zakończona będzie. Władza będzie opętana. I wtedy kolejna mapa. No i elegancko. A kolonie będę musiał się nagrać wreszcie. Kolonie to jutro pójdę. Jutro czwartek to taki dzień luźniejszy. I Felsbruna też by się przydało nagrać. Ale Felsbruna to dzisiaj chyba nagram, bo jutro. To dzisiaj nie ma sejwa przygotowanego. Ale to się da. Ja najpierw sobie zjem, a potem na roketa pójdę.
Ale pierw muszę zaplanować sobie wysyłanie tego. Osi Neuki. Co się ma? Siema. Dobrze. A ostatnia miedza. Ostatni przejazd robimy tutaj za chwilę i kończymy ten odcinek, bo trzeba przesyłać ten film. Robić miniaturkę, ale miniaturka to nie problem. I no. Trzeba zrobić miniaturkę i premierę nastawić. I zjeść sobie śniadanie. Bo jestem dosłownie na kompie, a śniadanie jeszcze nie jadłem, no bo miałem lekcję. Jedną. Na szczęście drugiej nie miałem, dlatego miałem taką lukę, żeby sobie nagrać odcinek. I wolałem sobie to wykorzystać ten czas na nagrywanie niż na jedzenie, tak? No bo jeszcze tam mogę sobie, wiadomo, w czasie lekcji. I tam sobie gadają, a ja sobie mogę jeść w tym czasie, tak? Bo mnie nie widzą na kamerze, także no. Także luz. Także dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. A ja was żegnam się z Bigfieldem. No także Bigfield zrobiony. Także zadanie zostało wykonane na dzisiejszy odcinek. Także na razie, trzymajcie się, cześć.